Mieszkańcy Mszany Dolnej zapłacą więcej za wodę. Stawka za 1 metr sześcienny wzrośnie z 3 zł i 12 groszy do 4,30 groszy brutto. Nowa taryfa za wodę będzie obowiązywała od 1 października. To mniej jednak jak w sąsiednich samorządach, zaznacza Józef Kowalczyk, burmistrz Mszany Dolnej. Cena wody kształtuje się na poziomie ceny wody w Myślenicach, natomiast jest ona niższa od sąsiednich gmin. Nie będę w powiecie limanowskim, mimo że jakość wody jest diametralnie wyższa od wodociągów sąsiednich gmin. Dlatego teraz, jak dodaje włodarz mszańskiego samorządu, podwyżki ceny wody w mieście są uzasadnione, a to ze względu na nowoczesne inwestycje. Oczywiście mówimy tutaj o budowie stacji uzdatniania wody przy ulicy Krakowskiej. Przy nowej stacji niestety wszystko musi być pompowane, a więc zużycie prądu tu jest dużo większe. Do tego dochodzi również zużycie gazu potrzebna do procesu chemia czy wymiana elementów eksploatacyjnych. Roczny koszt utrzymania Zakład Gospodarki Komunalnej szacuje na około 460 tysięcy złotych. Cena wody w ciągu 10 lat moim zdaniem w sposób nieuzasadniony w mieście rosła, ponieważ były to wodociągi grawitacyjne, gdzie nie wymagane było pompowanie, jak również ani urząd, ani Zakład Gospodarki Komunalnej nie musiał dołożyć ani złotego do remontów, ponieważ były to nowe inwestycje zrealizowane w latach 2002-2005 jeszcze przeze mnie. Aktualnie trwa budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody przy ulicy Słonecznej. Inwestycja, której wykonawcą jest firma Wofil z Krynicy, ma być oddana do końca listopada. Jej koszt to przeszło 5,5 miliona złotych. 4 miliony 800 tysięcy złotych na ten cel pochodzi z budżetu państwa. Resztę pieniędzy dołoży mszański samorząd. Gdyby nie pomoc w cudzysłowie osób trzecich, to ta inwestycja ruszyłaby wcześniej, ponieważ donos skierowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opóźnił realizację tej inwestycji co najmniej o 2 miesiące. Więc naprawdę terminy są bardzo napięte. Jest 3 podwykonawców, którzy realizują oddzielnie rurociąg tłoczny, oddzielnie stację i 3 podwykonawca realizuje zbiornik na ulicy Leśnej. W pracach budowlanych przy zbiorniku na ulicy Leśnej pracują mieszkańcy z naszego regionu. To ważna informacja. Tutaj będzie pompowana woda z kontenerowego budynku stacji uzdatniania wody przy ulicy Słonecznej. W przyszłości również ten zbiornik pozwoli zasilić budynki znajdujące się przy ulicy Słomka. Samo ujęcie składać się będzie z 3 studni szybowych, których łączna zatwierdzona wydajność eksploatacyjna wynosi 13,5 m3 na godzinę. Józef Budacz, TV28.